Port Gdynia ma 100 lat. To ogromne dziedzictwo całej sztafety pokoleń. Z tej okazji odsłonięty został pomnik poświęcony budowniczym portu. I uwaga! Drodzy Państwo! To dwie najważniejsze osoby dla rozwoju nie tylko portu Gdynia, ale i całego miasta. Minister Eugeniusz Kwiatkowski oraz inżynier Tadeusz Wenda. W setne urodziny portu Gdynia przy kapitanacie odsłonięto ich pamiątkowy pomnik. W dowód wdzięczności za pełne bohaterstwa, patriotyzmu i samozaparcia czyny chcemy pobłogosławić i poświęcić tę architekturę z ich sylwetkami. To wielkie wzruszenie podkreśla wnuczka inżyniera Tadeusza Wendy, Hanna Wenda-Uszyńska. Wielka duma i wielki podziw. Podziw i podziękowanie dla tych wszystkich, którzy podtrzymują pamięć o tym skromnym i wielkim człowieku, który poświęcił 17 lat swojego życia i tworzył wizję wielkiego nowoczesnego portu. Przez te wszystkie lata port cały czas się rozwija, mówi pani Marianna Doliwa-Dobrowolska. Naprawdę jest wszystko to, o czym właściwie marzył Eugeniusz Kwiatkowski. Port świetnie stawia czoła wyzwaniom współczesnych dni, wskazuje jego prezes Jacek Sadaj. Przeładunki cały czas rosną, wszystko wygląda na to, że to będzie kolejny rok wzrostu przeładunków w porcie Gdynia. Port w Gdyni niedawno ukończył największą inwestycję od kilkudziesięciu lat, nowy terminal promowy, wskazuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Chorała. Na tę linię weszły nowe promy, nowe największe, jakie do tej pory zawijały do portu w Gdyni. Port bije rekordy przeładunków, coraz więcej towarów przez port przepływa, coraz więcej miejsc pracy, coraz więcej biznesu, gospodarki, także ten stulatek, co dla człowieka jest już bardzo wiekiem podeszłym, jest pełen wigoru, jest młodzieńcem, który dopiero całą przyszłość ma przed sobą. Przyszłość, ale i konkretne zadania, zaznacza wiceprezes zarządu portu Gdynia Kazimierz Koralewski. Po tych 100 latach istnienia musimy dokonać radykalnego, dużego skoku poza fal ochrony i postawić fundamenty pod port zewnętrzny, a więc wielkie wyzwanie, wielka chwila, wielkie zadanie przed całą załogą portowców w Gdyni. Budowa portu zewnętrznego zapewni perspektywy wieloletniego rozwoju portu Gdyni.